I zapraszam Was do kolejnego odcinka z Letni Grand Prix. Kontynuujemy ten sezon i zobaczymy, co się będzie działo teraz w 9 Wymusie. Ja Wam powiem, mam bardzo długą przerwę, 3-miesięczną ponad w skokach. Wy może tego nie odczuliście na YouTube, ale niestety ja taką mam przerwę, więc nie wincie mnie za to, jeżeli dzisiejsze skoki mogą być niezbyt dalekie. Kontynuujemy, przenosimy się do Włoch, do Val di Fiemmitu, jeszcze mucha lata. Jakbyście słyszeli coś za oknem, to nie przejmujcie się. No i cóż, zobaczymy. Dawno nie skakałem, więc teraz to będzie taka nowość jakby. Zobaczymy. O, mówię właśnie o tym. Kurde, a jeszcze mi tu coś lata. Poczekajcie, ja tu muszę najpierw coś jeszcze pozmieniać, bo widzę, że już mi coś tu... Już mi coś tu pierdolnęło niedobrego. Chmurki, nie chmurki. Myślę, tutaj pozmniejszamy trochę tego. Tu coś za mocno laguje już od samego początku. Dobra. Jeszcze raz kontynuujemy to, więc tego nie było. A może jeszcze zrobię to czułość myszy, bo to może być... Ale to chyba powinno być ustawione już normalnie, więc dobra, kontynuujmy to. Dobra, teraz już jesteśmy w LDFM i teraz już skupmy się na tych skokach. Zobaczymy, jak to teraz FPS-y będą wyrabiać. No dalej nie ma szału, 20, 24. No, ta mucha się wkurwiła teraz i zobacz, loto mi tu jak pojebana. Lauri Asikainen, no, zobaczmy. Nie wiem, w czym polega ten problem z tym Deluxem, że on po prostu tak mu spadają FPS-y nagle, że to jest masakra. Nie wiem już sam. Może po tym odcinku uda mi się coś tutaj ogarnąć, zobaczymy. Maciej Kot. Mam nadzieję, że ten odcinek jakoś wyjdzie. Nagrywam nowym programem. Znaczy starym, ale na nowych ustawieniach, jakby nie patrzeć. No i dodajmy jeszcze, że ogarnąłem sobie... nowy program do jakby audio, więc mam nadzieję, że będzie pomału te programy jakoś dawały tutaj radę. No na razie szału nie ma, to trzeba przyznać. No sami przyznacie, bo to na razie jest masakra, jak się tu zyskacze. A miało być tylko lepiej, z tego co słyszałem od mojego znajomego Zagrajmera i również informatyka, że to jest spadek FPS-u powoduje to, że dysk twardy pada. No i wymieniłem na 1 tera, podzieliłem go fajnie, mam nowy, mam 500 giga tylko na nagrywki same, więc no nie wiem czemu takie spadki dalej mamy, no. Ale to są kwalifikacje, więc nie spodziewajcie się tutaj w moim wykonaniu żadnych szałów. Muszę się tu przyzwyczaić znowu do skoków. O, Peterprewc. Ładny skok, daleki, no ale zobaczymy co dalej będzie. Pewno te 30 FPS-ów powinno się trzymać cały czas, ale się nie trzyma i to mnie martwi, naprawdę. Sorry, że tak narzekam, no ale to jednak te 30 FPS powinno trzymać baza, teraz jest 15, 16, jeszcze mucha mnie lata. Cholera się uparła podczas tego nagrywania, żeby być w centrum uwagi. I Zimiaman. No, teraz 20 daj znowu, no. Zmieszczacie mnie za to, że narzekam podczas Zagrajmy. Kurde, na spadek FPS-u, no ale muszę coś z tym zrobić, no bo... Tak, to bardzo ciężko się nagrywa cokolwiek. A nie, przecież właśnie gra Deluxe wcale, jakby nie patrzeć, wcale tak dużo no nie zajmuje i nie ma dużych wymagań, więc powinna chodzić bardzo ładnie. Stefan leje. Może po prostu ten komputer już po prostu, płyta główna pada też. Karta graficzna może też się powoli już zaczyna grzać za mocno i też może być to powód. Anders Johnson. Amerykanin. O, bardzo ładny skok Johnsona. Prowadzenie.
No i kofler. O, teraz w takich momentach spadają FPS-y i później no, widać jak te skoki wyglądają. No. Nie po to oglądacie ten film, że kurde, żeby... ja nagrywam to w dniu, w którym rzuciłem pierwszy odcinek z letniej Grand Prix, więc... Miło, nie? A jeszcze powiedziałam, że mam 2 miesiące, miałem 2 miesiące przerwy, więc... Milusio. Stiernen. Oj, może być daleko. Ładny skok. Na 7. miejsce, no. Szkoda, że nie można przeminąć kwalifikacji, to byłoby fajne. Ale naprawdę cieszę się, bo naprawdę letnie Grand Prix się przyjęło naprawdę super. Lepiej chyba niż ta drużynówka cała, którą nagrywałem zimową. No i Kamil Stoch. No i też dałem wam do wyboru, jakich skoczków chcecie z danej nacji, więc no możecie sobie tutaj wybrać. Ja już przez 2 sezony wybierałem sam, więc teraz wy macie szansę pokazać mi, jakich to wy lubicie skoczków narciarskich. Bo wiem, że was trochę tam jest i oglądacie te moje filmy, naprawdę jestem za to wdzięczny. Gdyby nie to, no to nawet nie miałbym ochoty tego nagrywać. Możecie sami zobaczyć po tym, jak dużo ludzi ogląda, jak mało ludzi właśnie ogląda Diablo, no ale tam to się nie spodziewałem szału, no na początku było jeszcze super. Ale potem z odcinka na odcinek coraz gorzej, aż teraz kończy się na 18 obejrzenia, no i tak chcę skończyć tą serię, bo to jest taki mój mały sukces, bo od tego chciałem zaczynać. Choć deluxem się zaczęło wszystko, ale to był taki, ta gra właśnie, chciałem ją nagrać i no i udało mi się, jakby nie patrzeć. Robert Kraniec. Łabił się. Ale dobrze, będzie pierwsza seria, może się odkuje. Ilmir Hazetinow. Że nie wiem, jakieś powtórki, za dużo powtórek mam już, czy coś? Nie wiem, już próbuję sam szukać tej wyjaśnienia w tym, co tu się dzieje. Może ten program po prostu, Bandicam jest do dziadoka i no, choć naprawdę na początku bardzo fajnie wszystko nagrywał, teraz coś się stało. Chyba trzeba będzie czas powrócić do Frapsa. Władimir Zografski. Nie wiem, ocenicie mnie tu po skokach, a nie po... No po jakości też mnie ocenicie, no bo ja chcę, żeby wiedzieć jak to jakościowo wyjdzie wszystko. A taką miałem, mówię, ochotę. A dzisiaj sobie nagram Deluxa. Jestem świeżo po formaci, nawet nie po formaciku, no bo miałem nowy dysk, więc wiadomo. Mackenzie Boyd Klaus, uwaga. No i ładny skok Kanadyjczyka. O, może Kanadyjczyka się tam wrzucę. Nie pomyślałem o tym Kanadyjczyku też. Ale to dobra decyzja. Severin Front. Są jakieś takie zamułki, ale nie jest tak strasznie, no. Choć ja wolałbym, żeby w ogóle się nie zacinało, bo wiadomo, to jest seria, z którą zaczynałem swoją przygodę. Ja po prostu ostatnio oglądałem ten pierwszy sobie odcinek, chciałem zobaczyć, jaki ja byłem, może. Jaki dzieciak ze mnie był, już to masakra. A teraz? Teraz. Może i nie mam tak dużo widzów jak niektórzy, ale naprawdę fajnie mi jest rzucać i później wasz odzew fajny jest na deluxie, to trzeba przyznać naprawdę. No i cóż, no. Robię dalej to, co robię, bo to lubię. Nie nagrywam z przymusu, tylko po prostu, że lubię to robić. No, Clemens. Nawet ten skok. Dawid Kubacki prowadzi, proszę bardzo, w kwalifikacjach. I Korniłów. Bardzo krótko Korniłow. Tylko trzech innych zawodników wyprzedza, no i
Sebastian Coloredo drugi i ostatni w bo. Ładny skok. I ósme miejsce. No, Estonia to już w ogóle zaskoczenie w tej letniej Grand Prix. Myślę, że zimą go nie będę dawał, no bo to już jest troszeczkę przesada lekka. Ale tu sobie jeszcze radzi w miarę. Stefan Kraft. Na razie ładnie skacze. Zobaczymy, jak to wszystko dalej się potoczy. Z nim. No nie, no FPS. No. Sorry, sorry, naprawdę. Ten odcinek naprawdę będzie dziwny. Może też dlatego, że wracam po takim długim czasie. Jak człowiek, który nie nagrywa 2 miesiące ponad, no to... Później ciężko mu jest cokolwiek mówić, ale myślę, że pomału znowu ruszymy z Deluxem zimą, zimowy sezon, no bo jak ja mógłbym nie ruszyć zimowym sezonem, ojej. Siódme miejsce. Ze mnie i moich Deluxów, to co wyście oglądali na YouTube? Żartuję oczywiście, no bo jest wielu świetnych YouTuberów, którzy nagrywają o wiele lepsze gry niż ja. Ale cieszę się, że jest ta garstka ludzi, która mnie naprawdę wspiera. I mówi mi, że naprawdę robię dobrą rzecz, no. Moi znajomi mi powiedzieli po prostu, że nieważne, że robisz starsze gry czy coś, bo ważne, że to się ludziom podoba i że ty się z tego cieszysz jeszcze. I mają rację, jakby nie patrzeć. Domen Prevc, no, wkraczamy już w końcówkę. To już 39 numer startowy. I teraz zostaje nam jeszcze, ilu ich tu jest właśnie. Chciałem oknąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu jeszcze. Między innymi Johan André Forfang. Forfang ostatnio, zresztą jak to on. Nim się bardzo ciężko skacze to się. 37 miejsce, brawo. Ziewanie jeszcze. Jakub Janda. No, ładny skok. Jak to na, jak na tą przymułkę, no to ładny. Daniel André Tande. Zrobię test, wiecie? Następny odcinek nagram Frapsem. I Audacity oczywiście audio. I zobaczymy, czy coś się zmieni. Bo naprawdę, mam takie wrażenie, jakby to wszystko była wina tego cholernego Bandicama. Jeżeli przy Frapsie nie będą mi spadać tak FPS-y, to znaczy, że program Bandicam po prostu nie rozumie się z moim systemem. Vasilije właśnie skacze. I też bardzo słabo, więc ciekawe pary będą na samym początku. No i cóż, zaczynamy. Pierwszy Andrasz Tiernan chyba z Fettnerem walczy, więc zobaczymy. No i pierwsze miejsce wiadomo, ale Fettnerowi nie postawił wysoko warunków, zobaczymy. Maldifiem bardzo specyficzna skocznia, nie mówiłem jeszcze o niej ani słowa, więc chyba czas nareszcie coś powiedzieć. Ale Fettner wygrywa parę, tyle mogę na razie powiedzieć. 125 metrów, wygrywa parę i czekamy na drugą metę z Ammanem. Szymonem Mamanem. Szymonem Mamanem, jak to było w skokach 2-2. No to... Panie metę, żegnamy się chyba dzisiaj. Bo z tą odległością i z tą notą, to no nie widzę twojej przyszłości. Amman ma łatwą drogę. Ludzie, czemu ja nie wylądowałem? Ale jest, ma awans. Dobrze. Kamil Stoch. Jakby tych przecinek nie było, to było... To jakby fajnie się skakało. Ojej, ja pamiętam te czasy, jak
Fajnie się skakało bez tych przycinek. Kamil właśnie obejmuje prowadzenie, a ja tu będę mu przycinkach. No, ze Stefanem Kraftem, a więc bardzo ciekawa para. No i bardzo wyrównana, bo obydwoje skoczyli daleko, ale Kraft jednak te 1,5 metra dalej i prowadzenie 2,2 nad Stochem. Ale myślę, że Kamil awansuje z odległością. No dziwne by było, gdyby nie. Jakub Janda właśnie w tej chwili skacze. I także daleko, no. Musi robić ciekawy konkurs. Walczy z weteranem skoków Noriakiem Kasai. Który naprawdę zaskakuje z sezonu na sezon, bije rekordy wszechczasów. No i ten skok też nie jest wcale zły na 5. miejsce w tej chwili. No, zobaczymy. Naprawdę wyrównany tu konkurs się nam szykuje. Davide Bressadola. U siebie skacze Włoch i będzie chciał pokazać daleki skok. Jest! Prowadzenie. 127, nota 136. No i zobaczymy, jak na to odpowie Niemiec Andreas Wellinger. Wellinger, słabo. To może być ciężko awans do drugiej serii. Mikrofonie, nie ruszaj się mnie tu. Włodzimir Zografski, Bułgaria. Krzywe trochę to wyjście z progu było. Nadzbyt. I skok na 7. miejsce, tuż przed Wellingerem, więc czekamy, jak na to odpowie Stefan Hula. Chyba dalej powinien skoczyć Stefan. O, zdecydowanie. No, nawet prowadzenie objął. Jak miło. Martin Omme. 29. miejsce w kwalifikacjach. Czyli tak średnio. Ale jak na niego, to nadzbyt jeszcze dobrze, no. Teraz daleko, na 4. miejsce. Jeżeli przegra, będzie pierwszym przegranym. No, ale zobaczymy, jak Jurij Tepesz, nieobliczalny Tepesz, skoczy, no. Jak wiecie, zimą już nie będzie mu zielonego światełka puszczał jego tatuś Miran Tepesz. No i właśnie Tepesz jakby już przestał dobrze skakać, 11. miejsce. Zobaczymy, Richard Freitag. Drugi z Niemców. Przy tych przycinkach to kurde, nawet się nauczę wyjść może porządnie z progu. 120,5, no ale noty wysokie. 10. miejsce. Przed Wellingerem jest, a to się przyłapało za te noty pewnie. Daj kij to. Spokojny awans i to do drugiej serii. 4. miejsce. No jakieś 9, wcale nie najgorzej, bo tej chwili jest drugim przegranym, więc duża nadzieja na to, że awansuje. Lauri Asikainen. Słabiusio, 15. miejsce. Chyba nie będzie żadnego Finlandczyka w drugiej serii. Reprezentanta Finlandii, Jezu, jak widziałem Finlandczyka. Klemens Murańka, ale nie chwal dnia przed zachodem słońca, jak to mówią. No nie, nie będzie jednak. Asikainen na 8. miejsce Murańki. Szału nie ma, dupy nie urywa, ale jest dobry skok. W miarę. Druga seria przede wszystkim jest. Michał Hajbek. Wygrał zimę, ale lata już nie wygra. 16. miejsce. Mette już odpadł. Asikainen jest do wywalenia, jakby nie patrzeć teraz. Taku Takeuchi. Żebyśmy komplet Japończyków drugiej serii mieli. Tak się zapowiada. 11. miejsce teraz, no. Kasai jeszcze poczeka trochę, ale myślę, że no, to nie, to jest niewiarygodne, żeby on nie awansował z tą odległością, z tą notą. No a teraz Wasiliew, lider. Proszę bardzo, jak lider skacze.
120,5, 16 miejsce. Wskakuje za Tepesza nawet. No i teraz czekamy, co na to powie nam Peter Prewc, który naprawdę kwalifikacje udane. I pierwsza seria chyba też udana, jak najbardziej. No bardzo ładnie, stylowo, daleko. Czego chcieć więcej, choć Niemiec i tak się uparł i dał mu 19. I drugie miejsce za Stefanem, 40 punktu, no i przegrał. No to niestety ze Stefanem. Clemens Eigner. O, Clemens Eigner za to lepiej, o wiele lepiej od Wasiliewa i jemu tutaj gratulujemy serdecznie, bo jakby nie patrzeć, walczy o zwycięstwo. Sebastian Coloredo. Jak Barsadola daleko, to Coloredo słabiej. Syndrom po prostu ich. No i jest na odstrzale Coloredo teraz. Zobaczymy, co Hazetinow na to. No tak. Teraz padają FPS-y już do 5 nawet. No to miodnie. Domen Prewc. O, nic nie mówię, bo chcę się skupić na tym skoku. No i naprawdę skupiłem się. 13 miejsce, awans ma. No i co? Coloredo dalej nie odpadł. A to ci, no nie, no bo przecież Hazetinow, no przecież. Co ja gadam. Zajebałem się w temacie. No. Maciej Kot. Uwaga. O, nie spóźniłem Maćkiem. Ale już, no, pośpieszyłem się z wieścią o tym, że dobrze skoczy. 18 miejsce. Razem z Jurijem Tepeszem. No i oczekujemy Jana Matury. No jeżeli Matura skoczy lepiej od Kota, to oznacza jedno, że Coloredo odpada z Lucky Loserów. Ale chyba nie odpadnie, no bo Matura 23 miejsce i Maciej Kot może się cieszyć z awansu. No i jest pięknie. Manuel Popinger, nieobliczalny Manu. No i właśnie o tym mówię, nieobliczalny Manu skacze teraz 126,5, skakuje na trzecie miejsce. No i wszyscy są zadowoleni. Oprócz Bersadoli, który spadł w tej chwili z podium. Tom Hilde z nim walczy. No, Tomek Hilde naprawdę bardzo dobre kwalifikacje. Zresztą muszę zobaczyć, bo nie pamiętam, który on jest w kwalifikacji dokładnie. Klasyfikacji, muszę się nauczyć wypowiadać. 17. 17 miejsce. No właśnie w tej chwili Coloredo odpadł, więc no włoska publiczność zamarła. No i Roman Kołderka. Proszę cię. 18 miejsce. No na razie szału nie ma. U Czechów Janda na razie trzyma pryzmat, bo jest 8. No i Daniel Andre Tande. Jak daleko skoczy Norwek? To jest dobre pytanie. Jest 20, więc pojedynek przegrał. I właśnie w tej chwili Wasiliew odpadł, więc Eigner jakby triumfuje. Andreas Kofler. Bardzo słabo w kwalifikacjach wypadł. W pierwszej serii chyba też nie najlepiej. Choć nie mówmy, bo naprawdę ten skok mimo wyjścia z progu, który 8 FPS przed chwilą był. Matko boska. 123,5. 15 miejsce. No i Stefan Leje z nim walczy, więc oczekujemy tutaj dalekiego lotu. O. Przymuliło się, ale lot jest i bardzo daleki również, więc 16 przegrał, ale w drugiej serii raczej go zobaczymy, bo jest w tej chwili trzecim Lucky Loserem. W tej chwili odpadł z Lucky Loserów Juri Tepesz, a na odpadku jest Wenger, a później Tandem. No i mamy jeszcze 5 par chyba, między innymi Denis Korniłow w pierwszej z nich. I bardzo daleki skok Denisa Korniłowa. Na 14 miejsce. Cały czas koło tej 14 do 18 miejsce. No i Gregor.
Panie. No to Gregor odpalił petardę. Czwarte miejsce, no. Johann Andre Forfang. Znowu z tyłu gdzieś jest. Ale może awansuje jakimś cudem. No, na pewno awansuje, będzie wysoko w dodatku jeszcze. Walczy z nim Mackenzie, no! Kanada naprzód. Ważne, żeby się nie przymuliło. W odpowiednim momencie, no, przed progiem się przymuliło. Nie jest to zły skok. 18 miejsce z Koplerem. No i Fanemel. Anders Fanemel, zobaczymy. W kwalifikacjach szału nie było. W pierwszej serii jest nie najgorzej. Choć ten lot piękny nie był, co sędziowie odwzajemnili notami. 22 jest teraz. No i Johnson. Amerykanin, zobaczymy jak daleko skoczy. Odpadł, to jest pewne. No i dzięki temu Fanemel może jakieś punkty tutaj zahaczyć. Ronan Lamy Chapuis. No i zobaczymy. Jak ulubiony Francuz kibiców wszystkich skoczy? No bardzo przyzwoicie. Na 15 miejsce, więc będzie w środku. Severin Froni z nim walczy. Drugi w kwalifikacjach Severin, no. Jakaś zwyżka formy Severina, no i to duża. Teraz obejmuje prowadzenie razem z Hulą. A bo to Stefan prowadzi. O, to jeszcze ciekawostka. Robert Kraniec. Robert, ile? 28. Chyba awansuje, co? Albo i nie. Wszystko zależy od Dawida. Dawid, w twoich rękach teraz los. Dawid odpada. 43. Niestety, i tu nam się ustaliło, co tutaj w drugiej serii będzie się działo. Więc tak, po pierwszej serii Freund z Stefanem Hulą, na trzecim miejscu Peter Prewc. Więc tak będzie pierwsza trójka wyglądała po pierwszej serii, a jak po drugiej? Tego dowiemy się w następujących chwilach, które za chwilę będą miały miejsce właśnie w tej chwili. Simona Mann rozpoczyna tą trzydziestkę. No, on chyba najmniejszych szans na awans na wyższą pozycję to chyba nie ma. No, jeszcze tym skokiem uświadomił to sobie. 121, 200,5 nota, więc no. Dobrze jest. Maciej Kot, uwaga. O, Maciej. Liczy się tutaj chociaż 2 punkty. No, a będzie chyba więcej nawet, bo zobacz, jak on leci wysoko i pięknie i powinien zostać wysoko oceniony i jest wysoko oceniony. Ausek nadał 20, co jest niewiarygodne. No i prowadzenie zdecydowane. Robert Kraniec. No, awansował. No i jakieś punkty dzisiaj będą jednak. Może nawet niejakiej, bo jak skoczy bardzo daleko, a zrobił to, to może być więcej niż jedno miejsce awans, no. Roman Kołderka. 27 miejsce po pierwszej serii. I teraz będzie chciał także skoczyć dalej. A kurde, zmówili się wszyscy, bo teraz jeden od drugiego tylko dalej skacze, no. Jak tak dalej pójdzie, no to no, skoczenie nam zabraknie. Tom Hilde. Awansował Tomek Hilde jakimś cudem, ale druga seria na pewno nie będzie udana dla niego. Czwarte miejsce, 2 punkty. W tej chwili ma, zobaczymy, czy poszerzy trochę tą zdobycz. Władimir Zografski. Bułgar znowu w 30, to już nie nowość. Czas się przyzwyczaić. Krzywo wychodzi z progu, ale leci daleko za każdym razem. Taki jego sukces. Przepis na sukces jest. Jezu, nie mogę się dzisiaj wysłowić, coś jest za długa przerwa. Anders Fanemel. Norwek. Chyba on jest ostatni w generalnej. Ale teraz daleko, piąte miejsce. I nikt go nie zatrzyma. Taku Takeuchi.
No, Japończycy chyba wszyscy awansowali, nawet Kasai awansował, więc to się robi ciekawie. Takeuchi, Jezu, co ty człowieku wyprawiasz? Prawie 130, prowadzenie. Stefan Leje. Był szósty po kwalifikacjach, teraz 22. Strasznie nierówny, o tym właśnie mówię. No i teraz będzie daleko. Ósme miejsce tylko przed Ammanem. Więc teraz czekamy na Kofflera. Teraz zdobył jakimś przebojem drugiej serii jest. I bardzo podobny skok do pierwszego. To nawet taki sam, piąte miejsce. Przed Maćkiem Kotem jest, a to 40 punktu. No popatrz. Mackenzie Boy Klaus. Jest w drugiej serii? Jest. On to uważa za sukces. Trener pewnie też. No a teraz skacze i chyba obejmie nawet prowadzenie i będzie liderem. Razem z Takeuchim, brawo. Domen Prevc. No, dobre miejsce, naprawdę. Peter jest trzeci, on 19. No ale w drugiej serii już tak dobrze nie będzie, przynajmniej w wypadku Domena. Ale przed Ammanem jest jeszcze. No to 19 punktów jeszcze, niestety. Korniłow. A jedyny Rosjanin drugiej serii, no. Bywa niestety i tak. Trzeba się do tego przyzwyczaić. I trzeba skakać tak jak on. Trzecie miejsce. Wyprzedza Kołderkę. Spycha go na czwarte miejsce. No i Noriaki Kasai, weteran, uwaga. 17 miejsce po pierwszej serii. Nie jest to złe, ale też na pewno nie jest to szczyt jego marzeń. Ale teraz skacze również daleko. I o, teraz on na trzecim miejscu już jest. No Takeuchi pierwszy, on trzeci, no. Ładne, ładnie to wygląda. Ronald Lamy-Chapuis. Oczywiście w środku stawce, norma. I znowu skacze daleko. Trzecie miejsce, no 90 tylko mu zabrakło, więc już jest blisko. Manuel Fettner. No też dobry skok oddał, on skakał w jednej z pierwszych par. O, ale to drugą serię troszeczkę zepsuł tym skokiem. 123, dziewiąte miejsce, ale i tak myślę, że będzie liczył, że to jest naprawdę dobry konkurs dla niego. Klemens Murańka. Cały czas się kłębi blisko tej dziesiątki Klemens i to jest najważniejsze. A teraz skacze jeszcze daleko. Piękny skok. 129,5. Prowadzenie zdecydowane nad resztą stawki. No i teraz Kamil Stoch. Oj, Kamil. Ciężko postawił warunki Klimek. Ale ty lubisz przecież wyzwania. No i to jest bardzo dobry nawet skok. Piąte miejsce. Nie zepsułeś tak skoku, jak zazwyczaj to robi. No i czekamy, co zrobi Estończyk. Martin Omme, 11 miejsce. Znowu jest wysoko. No i będzie na pewno przed Kamilem. To nie ma opcji. Drugie miejsce nawet. Brawo, Jakub Janda. 126 w pierwszej serii wystarczyło na bardzo wysoką lokatę, jak drugiej. Takie szarpany ten skok był bardzo i przez to ósme miejsce, ale też jest chyba zadowolony. Kołderka 10, on na razie 8 i Klemens Aigner teraz. Wysoka parabola lotu i także daleki skok. I drugie miejsce. Przegrało tylko 80 z Murańką, ale on się tam cieszy i tak. Daj kito. Ósmy dajki. Oleś, trochę chyba za mocno. Ten narty w górę. Ale czwarte miejsce jest dla Daikiego. Naprawdę, dzisiaj Japonia śpi dobry konkurs. Johan Andre Forfang. Ósme miejsce Norwega. Ole, teraz zepsuto oczywiście skok. Norma. Będzie chyba jeden punkt, co? 23. Dokładnie. Amman będzie miał 2 punkty. Stefan Kraft. 126,5. Gdyby oddał taki skok, to chyba drugie miejsce miałby pewne.
Przynajmniej po swoim skoku. Oj, no i chyba tak. Trzeci, jednak 0,2 za Aignerem przegrał. No ty tutaj zadecydowały chyba na pewno. No i pytanie, jak skoczy teraz Davide Bresadola? Podium to by było coś, czego by chcieli kibice, ale on by się tego nie spodziewał. Ale chyba właśnie to zrobił. I drugie miejsce, 0,1 tylko z Murańką przegrał. My się z tego cieszymy jak najbardziej. A teraz oczekujemy Gregora. No jestem ciekaw, czy jest w stanie Gregor dać dwa równe skoki. Nawet trzy dzisiaj! Więc no, Gregor wraca pomału do dyspozycji. Pierwsze miejsce teraz obejmuje to prowadzenie o 2,2. No i pytanie, czy on będzie dzisiaj na podium, czy też nie? Najpierw dowiedzmy się, czy Manuel Popinger go przeskoczy. Na pewno nie, nawet go na podium chyba nie będzie. Siódme miejsce dopiero Popingera, ale to też jest dla niego sukces. No i teraz pytanie, czy Peter Prewc przeskoczy Gregora? Takiego scenariusza to nikt by nie obrał. O nie, u nie. Znowu za wysoko narty i 23 miejsce tylko Petera. Pytanie, co zrobi Stefan? No nie pogniewalibyśmy się tego pierwszego miejsca. Ale Stefan chyba tyle nie skoczy dzisiaj. Oj nie. Pierwszy skok ładnie wyszedł, ten drugi 124,5, 11 miejsce z Szapui. Myślę, że to jest i tak dobry wynik dla Stefana. No a czy Severin Freund pokona dzisiaj Gregora Schlierenzauera? Tego dowiemy się już za chwilę. Severin już ruszył. I chyba przegrał niestety z Gregorem. Piąte miejsce Severina, więc dzisiaj wygrywa Gregor Schlierenzauer przed Klemensem Murańką i Davidem Bresadolą. Niewiarygodne podium dzisiaj. Ostatnie trzy miejsca dla Domena Prewca, Amana i Forfanga. Zobaczmy, jak się prezentuje klasyfikacja Letni Grand Prix po 9 konkursach. Clemens Aigner nowym liderem o 34 punkty przed Wasiljewem, więc w ostatnim konkursie wszystko się wyjaśni. Trzeci Tande, ale tu już strata ogromna. Tu już trzeci. Aigner nie spadnie dalej niż na drugie miejsce. To jest już niemożliwe. Tu jest 101 punktów przewagi Aignera nad Tande. Czwarty Murańka będzie walczył o podium. Janda, później Kraft jeszcze, Takeuchi, Nomme, Forfang i Domen Prez jest 10, więc tu będzie trwała walka jeszcze o pozostałe miejsca. Popatrzmy, jak tam następni Polacy. Murańka bardzo wysoko, czwarty, ale następny z Polaków chyba będzie Kamil Stoch, 26, 126 punktów, Stefan Hula, 124, Kubacki ma 115. No i tutaj chyba jest Maciej Kot, 42, 50 punktów ma Van Emmel cały czas na ostatnim miejscu, 28 punktów, ciężko mu będzie wyjść z tej ostatniej pozycji. No ale tak się prezentuje w tej chwili ta klasyfikacja. Więc tak, jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to nie zapomnijcie o ocenie i do zobaczenia następnym razem, kiedy to spotkamy się w ostatnim już konkursie z Deluxe Ski Jump 4. Trzymajcie się. Na razie i cześć, hej, bye bye.